Proszę o zabranie głosu dwóch organizatorów i gospodarzy naszego spotkania, pana burmistrza miasta Mława Sławomira Kowalewskiego i pana wójta Mariusza Gębalę. Wielce szanowni parlamentarzyści, czcigodni księże dziekanie, szanowni samorządowcy powiatu mławskiego, miasta Mława, gminy Wieczna Kościelna, drodzy zebrani, mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego, drodzy goście, szanowni państwo, Polacy. Jakże to dumnie brzmi, Polacy. I zawsze podczas tego typu uroczystości patriotycznych, kiedy widzę biało-czerwone flagi, wspaniałe, z dumą stojące poczty sztandarowe oraz śpiewany hymn narodowy, hymn Polski, jestem bardzo, bardzo wzruszony i jednocześnie wdzięczny tym, którzy walczyli o wolność, niepodległość, demokrację, o tożsamość narodu polskiego. W 1939 roku, 1 września, to naprawdę się wydarzyło. Niemcy napadły na Polskę, na naszą kochaną ojczyznę. I Polacy zdecydowali, że będą się bronić. Że będą bronić dostępu do naszej ukochanej ojczyzny. Moi drodzy, wtedy na pozycji mławskiej, w tym miejscu, na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, stanęli żołnierze polscy po to, żeby bronić dostępu do Warszawy, po to, żeby bronić dostępu do Mławy, po to, żeby bronić dostępu do każdego rodzinnego, własnego domu. Złożyli największą ofiarę w obronie naszej ojczyzny. Przerwali krew i pozostali na miejscu działań wojennych na zawsze. Znam z opowieści mieszkanki Uniszek Zawadzkich, tutejszej wsi, jej przeżycia osobiste związane z tym, kiedy już po 4 września, kiedy żołnierze polscy wycofali się w kierunku do stolicy po to, żeby ją bronić, mówiła, że Niemcy zdecydowali, że to właśnie ludność cywilna będzie zbierała ciała z pola bitwy. I ta młoda, około 10-letnia dziewczyna ma traumę na całe życie. Ale jestem przekonany, że nasi rodzice, dziadkowie, ci, którzy doświadczyli tego dramatu, również my Polacy mamy traumę na całe życie. W sposób wyjątkowy, w sposób szczególny spotykamy się dziś, 1 września. Inaczej niż było w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat za sprawą władz miasta Mława i władz gminy Wieczna Kościelna. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za współpracę, za organizację. Dziękuję obecnemu wójtowi, panu Mariuszowi Gębali, ale i poprzedniemu wójtowi, panu Janowi Wareckiemu. Troska nad tym miejscem, szczególnym, wyjątkowym dla nas miejscem, jest bardzo ważna. To zasługa mieszkańców gminy Wieczna Kościelna. Nasze obchody, wspólne obchody, to też konieczność, szanowni państwo, bo są takie osoby na świecie, które mówią, że tego nie było. Że to Polacy wywołali II wojnę światową. To wbrew faktom, wbrew temu, co się wydarzyło. Na szczęście tu żyjący pamiętają. Na szczęście spisał to, udokumentował w licznych publikacjach niestety świętej pamięci profesor Ryszard Łyszkiewicz. Przez wiele lat pracujący nad tym, żeby wygrzebać z mroków pamięci tych żołnierzy, którzy tu walczyli. Tych, którzy przyszli z różnych części naszego kraju w 1939 roku po to, żeby przelewać krew za Polskę. Po to, żeby jej bronić między innymi dla nas, dla tych pokoleń, których jeszcze wtedy nie było. Mamy obowiązek. My mamy obowiązek. My dziś żyjący kolejne pokolenia Polaków mamy obowiązek pamiętać o tych wydarzeniach, ale szczególnie o tych ludziach, o tych żołnierzach polskich, którzy tu pozostali. 21 tysięcy żołnierzy Armii Modlin broniło granic Polski, ale 3200 zginęło. 3200 pozostało tu na zawsze. 864 znamy z imienia nazwiska, a reszta żołnierzy polskich znana jest tylko Bogu. Moi drodzy, to ogromny dramat. To ogromny dramat żołnierza polskiego, którego też bardzo serdecznie witam na naszych uroczystościach. Skromnie, ale to bardzo ważne, że jesteście.
dla nas ludności cywilnej, dla nas władz samorządowych to ważne, że jesteście. Bo to oni, żołnierze polscy, byli wtedy. Dziś jesteście wy. Organizowaliśmy nasze obchody w formie rekonstrukcji bitwy pod Mławą. Wyjątkowego wydarzenia znanego w kraju i za granicą, w kraju i na świecie, moi drodzy. To są fakty, w kraju i na świecie. Ale pomysł zrodził się dlatego, że było coraz mniejsze zainteresowanie tym wielkim wydarzeniem. Coraz mniejsza wdzięczność wśród społeczeństwa dla tych ludzi, którzy walczyli. Dla tych, którzy przeżyli, byli weteranami, ale dla tych, którzy tu spoczęli na zawsze, których wymieniamy z imienia nazwiska tych, którzy znamy, gdzie spotykamy się przy mogiłach zgromadzonych w lasach, na skrajach lasów, ale również na cmentarzach parafialnych. Jesteśmy im wdzięczni. Okazujemy w ten sposób pamięć, należny szacunek dla tych żołnierzy. Nasze rekonstrukcje pokazywały działania wojenne, ale pokazywały też, szanowni państwo, dramat ludności cywilnej. Tak, wojna to dramat ludności cywilnej. Żołnierz jest świadomy tego, że otrzymuje rozkaz, jest przygotowany na to, że idzie działać, idzie bronić. To jest automatyzm, to jest profesjonalizm. Jest przygotowany na to, że zginie. Ale dlaczego cierpią? Dlaczego giną ludzie, ludność cywilna? Dlaczego kobiety? Dlaczego dzieci? Dlaczego starcy? Dlaczego mężczyźni? Dlaczego? Bo wojna to ogromne zło. 81 lat minęło od tamtych wydarzeń. I mam wrażenie, że w naszym kraju, mam wrażenie, że w Europie i na świecie są tacy, którzy są przekonani, że to coś wirtualnego, że to jakaś platformówka, że to gra komputerowa. Nie. Tu my żyjący, każdy z nas i wtedy również mamy tylko jedno życie. Jedno życie. I moi drodzy, te nasze obchody, te nasze spotkania i to dzisiejsze, dziś również, obchodzone w sposób szczególny, z racji pandemii, z racji zagrożenia zakażeniem się koronawirusa, inaczej się spotykamy, ale my jesteśmy. My jesteśmy po to, żeby wypowiedzieć to, co państwo usłyszeli. Ale za chwilę następne osoby zabiorą głos, przyjechały po to, żeby jakiś przekaz skierować do nas. Myślę, mocny, wzruszający, bardzo potrzebny. Zawsze, moi drodzy, mówię, jeśli ktoś oceniał nasze rekonstrukcje, że były fajne, że były ładne, że były atrakcyjne, to porażka. To porażka. Do takiej formy obchodu wybuchu II wojny światowej namówił mnie nieobecny tu, ale zapewne z racji pełnionych obowiązków, obecny komendant powiatowy policji, pan Witold Lemański. Policjant, polski policjant, ale również pasjonat historii i człowiek, który umiłował tych, którzy bronili naszej ojczyzny. Pan Witold Lemański był jednym z współorganizatorów tego wielkiego wydarzenia. Setki, około 1000 osób, które tu uczestniczyły. Rekonstruktorzy wojskowi, ale obecni tutaj rekonstruktorzy ludności cywilnej. Panie prezesie, panie Jacku Kwiatkowski, bardzo serdecznie dziękuję panu i członkom stowarzyszenia. Ta nasza rekonstrukcja, jej wyjątkowość polegała na tym, że oprócz działań wojennych, militarnych, pokazywaliśmy dramat ludności cywilnej. Moi drodzy, róbmy wszystko na rzecz tego, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Róbmy wszystko, zabierajmy sojusze, ale nie takie jak w 1939 roku. Te marne, bez pokrycia deklaracje, że pomożemy, te francuskie i brytyjskie. Nie takie sojusze. Budujmy relacje, przyjaźnie między miastami partnerskimi, między społeczeństwami. W tamtym roku, to już minął rok, kiedy w centrum miasta na zaproszenie burmistrza miasta Mława przyjechały delegacje z miast partnerskich i podpisywaliśmy apel pokoju, manifest pokoju. To bardzo głębokie przeżycie dla nas wszystkich. Bardzo wielka wartość dla nas wszystkich, szanowni państwo. Bo za pokój w kraju, za pokój w Europie i na świecie odpowiada każdy z nas. Bo tylko, moi drodzy, niekochani nienawidzą. Tylko niekochani nienawidzą prowadzą do konfliktów, tych małych. Obojętność prowadzi do wojny. Jeśli dziś będziemy tolerować małe zło, to jutro damy przyzwolenie na większe, a to w konsekwencji doprowadzi do wojny.
To przestroga. To przestroga i wiele osób, które cierpiało poniżenie, pogardę, dlatego że byli Polakami, wiele osób, które ginęło, zadawało sobie pytanie, czy Bóg istnieje. Bóg istnieje. Bóg istnieje. Niemcy w to też wierzyli, kiedy szli ci hitlerowcy na bój i Bóg jest z nami. Oni w to mocno wierzyli. Ale Bóg pokazał, że się nie zmienimy. To człowiek człowiekowi zgoduje taki marny los. Taki marny los jak wojna. 81 lat minęło. Moi drodzy, a co się zmieniło? A zło wciąż jest obecne. Bo niekochani nienawidzą. Bo jest obojętność. Niech te wydarzenia, to dzisiejsze spotkanie napełni nas głęboką refleksją wszystkich tu obecnych, a za sprawą przekazu z tych uroczystości pozostałych również. Przecież może być dobrze, może być inaczej, ale trzeba mieć świadomość, że to, co będzie, jakie będą relacje między mieszkańcami Mławy, a jeszcze wcześniej w rodzinach, a jeszcze w powiecie, w kraju i na świecie, to wszystko zależy od nas. To wszystko zależy od nas. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteśmy razem. W takim skromnym gronie, ale jest to bardzo, bardzo ważne. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo ważne. Nasi przyjaciele, ci, którzy podpisywali manifest pokoju rok temu, bardzo serdecznie nas pozdrawiają wszystkich tutaj obecnych. Niemcy, którzy po raz pierwszy z Firnheim oglądali naszą rekonstrukcję w tamtym roku, przeżyli to bardzo, bardzo głęboko. I kiedy my podpisywaliśmy 2 września 2019 roku porozumienie o współpracy z nimi, usłyszeliśmy my, jako delegaci z Polski, z Mławy, bardzo głębokie, zapadające mocno w sercach i umysłach słowa. Przepraszamy. Wstydzimy się. Wiemy, że tak było. To bardzo ważne. Wiemy, że tak było. Ponieważ niektórzy starają się kłamać, zmienić fakty i powiedzieć, że tego dramatu nie było. Moi drodzy, naszym obowiązkiem jest przekazywać te informacje. Cieszę się bardzo, że dziś, pomimo tych ograniczeń, przybyła delegacja ze szkoły podstawowej z Szydłowa. Panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście, że nawiązujecie do pięknej tradycji żołnierzy 79. Pułku Piechoty. To jest coś pięknego. Na zakończenie warto przytoczyć taki fakt. W sierpniu 2013 roku, kiedy na naszych obchodach mławskich, powiatowych, polskich obchodach wybuchu II wojny światowej, w tym miejscu zabierał głos w obecności ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, pułkownik Stanisław Ślesicki, adwokat, to powiedział następujące słowa. Trzeba budować mosty. Trzeba budować mosty. I trzeba jednocześnie zakopywać rowy i okopy. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę nam, naszej ojczyźnie, spokoju i pokoju. Życzę nam wszystkim wytrwałości w realizacji misji. Róbmy wszystko na rzecz pokoju w Polsce i na świecie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, parlamentarzyści, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Usłyszałem z ust pana burmistrza, że wojna to zło. I to prawda, ja z tym się jak najbardziej zgadzam. Ale na temat wojny padło już wiele, więc pozwolę sobie trochę takich indywidualnych przemyśleń. 1 września zawsze była rocznica wybuchu II wojny światowej. Ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły podstawowej na temat bitwy pod Mławą, nie mówiło się praktycznie nic. Zawsze było tak, że wybuch II wojny światowej to był atak z pancernika Schleswig-Holstein na pozycję polskie na Westerplatte. Potem z biegiem czasu ta historia trochę się zmieniała i pojawiły się tematy dotyczące zdradzieckiego, można powiedzieć bandyckiego czy terrorystycznego napadu wojsk niemieckich na śpiące miasto Wieluń. Ale my tutaj, ludność północnego Mazowsza, mogę powiedzieć, że mamy własne Westerplatte, mamy własny Wieluń. To okolice bitwy pod Mławą. Bitwy, która rozegrała się na początku września
w miejscu, które można powiedzieć jest miejscem takim symbolicznym w tej chwili. Natomiast gdyby nie te lasy, gdybyśmy mogli spojrzeć daleko, daleko przed siebie, to myślę, że w tej chwili zobaczylibyśmy granice teraz obecnie województwa warmińsko-mazurskiego, a wcześniej Rzeszy Niemieckiej. To miejsce, gdzie tak naprawdę sąsiad stawał przeciwko sąsiadowi. I można powiedzieć, że tylko przez dziwne jakieś upodobania, dziwne jakieś sytuacje jednego człowieka. Człowieka, który wymyślił sobie, że będzie rządził całym światem. Ja myślę, że w tej chwili użyję tylko takiego krótkiego stwierdzenia, może już wytartego, ale które często się powtarza: nigdy więcej wojny. Apeluję do Państwa, odwiedzajcie to miejsce nie tylko przy takiej okazji jak dzisiaj, tylko w różnych innych sytuacjach, bo uważam, że ono na to zasługuje. 864 żołnierzy, których znamy z imienia i nazwiska, poległo tutaj. Na pewno poległo ich dużo więcej, ponieważ tych, o których mówimy, znamy. Ofiary wojny historycy różnie mówią w tym momencie. Jeżeli chodzi o całą II wojnę światową, to wymienia się, można powiedzieć, 50 milionów mieszkańców, którzy zginęli w tej wojnie. Jeżeli chodzi o liczbę maksymalną, tak naprawdę nikt nie odważy się powiedzieć, ile to było. Zachęcam jeszcze raz do odwiedzania tego miejsca. Apeluję też do turystów, którzy tu przyjeżdżają, żeby wchodzili, czasami podnieśli papierek, przez szacunek dla tego miejsca i przez szacunek dla tych żołnierzy, którzy tutaj zginęli. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę panią poseł na Sejm, panią Annę Cicholską. Szanowny panie burmistrzu, panie starosto, panie wójcie, panie pośle, państwo samorządowcy, wszyscy państwo tutaj tak licznie zgromadzeni. No, deszcz nam przeszkadza, także może krótko tylko odniosę się do tych słów i przede wszystkim podziękuję. Podziękuję mieszkańcom miasta Mławy, panu burmistrzowi za organizowanie corocznych właśnie rekonstrukcji bitwy pod Mławą. Jesteście słynni w całej Polsce z tych wydarzeń i dziękuję wam za to. W 2018 roku uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jak czas szybko mija, to już 2 lata. W sierpniu stulecie bitwy po Warszawę, cudu nad Wisłą. Szanowni państwo, dziękuję za kultywowanie wartości patriotycznych, narodowych. Zawsze jest obecna z nami młodzież, są przedstawiciele różnych stowarzyszeń, zawsze są samorządowcy. I jesteście wyjątkowym miastem, jeżeli chodzi o takie właśnie działania patriotyczne, narodowe. Bitwa, tak jak powiedział pan wójt wcześniej, bitwa o Mławę. Czy dla nas, dla nas mieszkańców Mławy, okolicy, czy ważniejsza bitwa o Mławę była, czy bitwa o obronę Westerplatte? Różnie to oceniamy, ale mieszkańcy podkreślają właśnie bitwę o Mławę. I to jest ważne, że tu wspominacie swoich lokalnych bohaterów i również za to wam serdecznie dziękuję. Przez radio słyszeliśmy w roku 1939 Westerplatte broni się. Tak samo bronili miasta Mławy nasi bohaterowie, lokalni bohaterowie. I dzisiaj spotkaliśmy się, aby oddać im cześć ich pamięci. Szanowni państwo, Jan Paweł II podkreślał, że wolności nie otrzymaliśmy na zawsze. Wolność musimy ciągle zdobywać i ją pielęgnować. Chwała
i cześć bohaterom.